Pewnie zapytacie się, w jaki sposób zaczęło mnie gonić aż 3 gości. A w sumie zobaczcie cały odcinek, to się dowiecie. A wy rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do oglądania. Mamy pierwsze pożywienie. Co jest, mogę się zamienić w owce? XG. Jestem owcą. O, dobra, sojusz. Okej. No, co on robi? Dobra, uciekam. Dobra, chyba nim uciekłem. Uff, co to za biom? A no tak, nie powiedziałam wam chyba, że na bitej śmiesance są customowe biomy. Ej, patrzcie, jakieś skrzynki. Aj, chyba nic tu nie ma. Ej, jest jedzenie. Dobra. Nie będę głodować. Chyba nic więcej nie ma. Co jest? Ile żelaza? Jezus. Potem znalazłem kilka innych takich skrzynek, ale postanowiłem, że nie będę grać sam. I zapytałem się jednej osoby, czy chce sojusz. Siema. Siema. Chcesz sojusz? No. Okej. Okay. Nie bardzo, więc jak najbardziej przyjmę. Witam, panowie. Witam. Witamy. I ty miksem. Weź te pasy. Uciekajcie, ja będę gadał, tłumaczę sytuację. Ja mogę się... panowie, mam do was sprawę. Słuchajcie, jest akcja taka. Ten serwer, jak wszyscy wiemy, ma być taki spokojny, co nie? Nikt nie ma się bić, każdy ma być pogodny dla siebie. Lecz nastąpiła tutaj mała zmiana planów. Nie wiem, czy słyszeliście. Vini i Soku postanowili, że zmienią plany tej edycji. I zaczną bić. Dlatego przyszli do nas, zabrali nam nasze zwierzęta już, które mieliśmy i zaczęli nas bić. Mnie prawie zabili. O, opuściliśmy serwer właśnie jak najszybciej, żeby, wiecie, nie zostać zabici. Więc mam do was propozycję. Zbierzmy się wszyscy, ogarnijmy i skończmy ich grę na tym serwerze. A więc zrobiliśmy tak, jak powiedział Gulliver i ruszyliśmy na Viniego. Gonimy, gdzie on jest, Gnies? Ja. Dobra, te pasy, już te pomas. W wodzie będzie. Długo nie bijesz. Pij go! Nie. A, dobra. Zostaw go. Zostaw go. Nie. Zostaw. Jak go zostaw, co ty głupi? Gonimy go. Jak go zostaw? Czekajcie. Przesadził. Chyba, że jego teammate będzie. Chyba, że jego teammate go będzie gonił. Ten, że pomagał. On przepraszał. Nie. Konia, tam a konia zawsze wieś. Leć po konia. Znajomie pięknie. O, no. Fajne. Postanowiliśmy, że będziemy wszyscy mieć razem sojusz i znaleźliśmy fajne miejsce na bazę. Słuchajcie, panowie, jeśli chcemy tutaj mieszkać, to ja uważam, że musimy zrobić jedną rzecz. Na każdym z tych bloków napisać to nasz dom. Nie tykać. A więc tutaj macie efekt końcowy naszej bazy. Zostały dodane tereny, sojusz. A oczywiście, co do tego, to muszą być sojusze. Iwo. Tak, mi też to przypomina teraz Irs SMP. Ale wracając, przyszła do mnie pewna osoba z propozycją. Chodzi mi o szable, halo? Takie pytanie szybkie do ciebie, skąd jesteś w sojuszu obecnie? Z Gulliverem, Flops. A Zuk jest z wami w sojuszu? No. Nie, to ja mam do ciebie taką propozycję, bo ja jestem w sojuszu z tym Iksonem, Takeashi i Meki i chcielibyśmy z wami podpisać pakt o nieagresji. U nas ogólnie to Gulliver rządzi tak bardziej, więc... Ale można by było, można. No to zapytaj w takim razie, jeżeli on rządzi, no to możesz go zapytać, czy by chcieli podpisać właśnie taki pakt o nieagresji, nie? Okej. Okay. No to ja tyle, nie? To zapytaj po prostu, siema. Siema. A więc zapytałem się Gullivera, no i... Poszliśmy gadać z szablą. Macie może kobla do sprzedania? Właśnie chcemy z tobą porozmawiać o tym. Może nie o koblu, ale też o czymś ważnym. Słyszeliśmy, że chcesz z nami sojusz. Znaczy ogólnie to na razie sojusz nie... bo ja mam sojusz z tym Iksonem, nie? My jesteśmy osobnymi państwami i mamy razem sojusz, nie? Czy tam Unię.
I tam gadałem z Frytkiem, żebym ja na razie, bo tym Mixom, nie wiem jak tym Mixom, musicie z nim gadać, żeby pakt o nieagresji, żebym miał z wami. Tak. Taki jest plan. Słuchaj, ja uważam, Sojusz, jak, warto... jak dla mnie Sojusz też jest okej, nie? Jak coś. Warto zrobić taki pakt nie, od nieagresji. Okay, a macie może tego kobla, bo ja bym kupił nawet trochę, bo mi się nie chce kopać. Mamy dużo kobla. Jo, ja to weźcie mnie tam pytnij, czekaj, jesteście na serwerze ja w ogóle, jestem. Ty tak jesteś? Dobra, sprawdźmy, co jeszcze miałem robić tego dnia. O! Oh.